Przypomnijmy, na początku lipca wybita została szyba w biblioteczce na osiedlu Ustronie, a następnie na Placu Jagiellońskim. W sierpniu zdewastowana została biblioteczka plenerowa w Parku Leśniczówka. Aktualnie po raz kolejny doszło do aktu wandalizmu i ponownie zostały zniszczone biblioteczki plenerowe na osiedlu Ustronie oraz w Parku Leśniczówka. Większy to jest problem dla mieszkańców, bo biblioteczki są przecież zrealizowane z budżetu obywatelskiego. To ten projekt między innymi w 2021 roku uzyskał wystarczającą liczbę głosów, żeby został zrealizowany. Myślę, że sam projekt budżetu obywatelskiego też w pewien sposób powinien uczyć mieszkańców Radomia odpowiedzialności za przestrzeń wspólną. Obecnie biblioteczki plenerowe na osiedlu Ustronie oraz w Parku Leśniczówka są w trakcie remontu. W tym czasie radomianie mogą korzystać z pozostałych punktów. I my jako zarządca tym projektem i realizator tego przedsięwzięcia zobowiązaliśmy się do utrzymywania ich w należytym porządku i staramy się je na bieżąco remontować, ale oczywiście w nieskończoność ta sytuacja trwać nie może. Dojdziemy do momentu, w którym nie będziemy już w stanie inwestować pieniędzy miejskich, biblioteki publicznej konkretnie, dlatego że pieniądze z budżetu obywatelskiego zostały przeznaczone na stworzenie tych biblioteczek, natomiast utrzymanie tej infrastruktury leży już w gestii biblioteki. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu oraz pracownicy apelują do wszystkich mieszkańców, aby reagowali i zgłaszali każdą niepokojącą sytuację odpowiednim służbom. Pomoże to zapobiec kolejnym aktom wandalizmu. Sprawdzamy za każdym razem monitoring, jeśli jest w okolicy, natomiast akurat biblioteczki plenerowe zazwyczaj są w przestrzeniach ogólnomiejskich, czy to w parku, czy gdzieś na uboczu. Nie zawsze są to monitorowane przestrzenie, no i też nie zawsze Straż Miejska może nam pomóc, ale oczywiście, że zgłaszamy każdy incydent. Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu czeka obecnie na wycenę kosztu biblioteczki plenerowej. Jednak już teraz wiemy, że jest to cena około kilku tysięcy złotych. Czyszczenie biblioteczki i wymiana szyby to koszt około 1000 złotych.